Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z warsztatu. Powiem wam tak, albo grubo, albo wcale. Taki transformator, no nie utrzymam go w jednej ręce. Swoje waży, patrzcie na to. 7,5 kilo. Jakbyśmy go na złom sprzedali, ale to trzeba było być nienormalnym. Ja liczę po złotówce 7,50. Rozwalamy go, zobaczymy ile jest w środku miedzi. Mam nadzieję, że jest dużo, aczkolwiek na pewno stal będzie ważyć sporo. Oglądajcie uważnie, oglądajcie do końca, bo nie tylko to będzie w odcinku. Lecimy z tematem. Najpierw trzeba go rozkręcić. Bo ten, to jest, zaraz wam pokażę, zobaczcie. On jest skręcony, bo to jest kawał dziada. Także bierzemy się do roboty. O Jezus. To people putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. No dobra, jesteśmy po ciężkim demontażu i powiem wam tak. To jest blacha miedziana. Nie jest wyczyszczona dokładnie, bo to ciężko schodzi. Ja sobie to poza wizją później już będę dłubał. Oprócz tego jest drucik miedziany. Bardzo fajna akcja. No i co? Wjeżdża waga i zobaczymy, ile tego będzie. Włączamy. Coś tu się nierówno ustawiło. O, drucik nie wszedł tam, gdzie potrzeba. I jedziemy. 5600. Ja pomogę. Mów. Złomu 5810. Liczymy tak jak przedtem po złotówce. Więc jest 5,81. Dodajemy. Zabieram. Tak, zabieram. Ja już szykuję miedziuszkę. Może tak pokładamy, Marcin. Bo to się na wagę nie zmieści. Najpierw wjedzie sama blacha. O, jeszcze są tutaj kąski aluminiowe. Dobra, to już pójdzie razem z tym w tej chwili. To też jest miedź. A mi się wydaje, że to jest aluminium. Bo tutaj widać, jest przerysowane, to będzie aluminium na pewno. Ale to tam nie będzie dużo ważyć. Już jest 1,2 kg. Albo inaczej. Dobry wynik będzie, powiem wam. Co do kąska. Cyk i to duże. Rodzynka, wisienka na torcie. 1,610 kg. Super. Robimy cenę w miksie 28 zł. Niech będzie. Także to, co tu widzicie na wadze, 45 zł 8 groszy. Dodajemy całość, 50 zł 89 groszy. Zarąbista akcja. Kupa miedzi. Kupa miedzi, tak. Według mnie super, super zrobione, ale to nie wszystko, bo teraz wjeżdża paczka od Maćka z kanału Osadnik z Odzysku. I paczka z kanału Osadnik z Odzysku. Fajna wlepka, tak a propos. Żeby nie było, bo też dostałem komentarz, że wysyłam paczki sam sobie. Ale to trzeba być, mieć nudne życie, żeby mieć, wymyśleć takie rzeczy. Paczka miała być, bo to jest wygrana u Maćka, miały być 20 zdrapek pensji. Także widzicie, 20 zdrapek pensji. Ciekaw jestem, co jest w środku oprócz tego. Otwieramy. Oczywiście naklejeczka z zewnątrz będzie odzyskana. Także bierzemy się dalej do pracy.
jakaś kartka jest. Coś tutaj jest. Jest koperta. Tutaj na 100% są zdrapki. I uwaga. Czytamy. Jest, no proszę nie nadatywać statywu. Jest, jak widzicie, list, także czytam, uwaga. Witaj ekipo tam na dnie. Zgodnie z wyborem moich jurorów przesyłam nagrodę z mojego odcinka specjalnego. Przy okazji dostarczam niezbędne wyposażenie każdego warsztatu. Ten skromny komplecik jest dziełem mojego brata Dariusza z kanału Recykling i Renowacja Udarka. Ma niesamowitą rękę do odnawiania staroci i rękodzieła wszelakiego. Mam nadzieję, że będzie dobrze służył. Niestety napełnić musicie sami. Pozdrawiam gorąco i trzymam kciuki za wydrapanie pensji. Do zobaczenia na kanale Maciej Osadnik z Odzysku. Także jak ktoś chce, to niech sobie wypauzuje. Maciek, wielkie pozdrowienia dla ciebie i bardzo, bardzo dziękujemy. Tutaj, tak jak mówiłem, na pewno są zdrapki. A żeby to szybko pokazać. Są? Są. Będziemy drapać z Natalią, na pewno będzie zadowolona. Też dorzucimy oczywiście do tego przebitkę i dowiesz się, czy padła główna wygrana, czy nie. Zaczynamy drapać. Także, mogę drapać? No tak. Także Maciek, pozdrawiamy i dziękujemy. A tutaj... Tutaj to ja nie mam Ciary, już. Mary, pokus, pokus. Nie mam już bladego pojęcia, co może być w środku. Możesz. Ja cię kręcę, mniej więcej. Poczekajcie, wypełniacze weźmiemy. Co to tu jest? Powoli. Ej, tu jeszcze. Ja pierniczę. Tu, o, tu też coś jest jeszcze. Poczekajcie, kufle. Poczekaj, żeby tego nie popsuć. Nie wiem, bo to się coś... Dobra. Może inaczej, tu. Weźmiemy. Patrzcie na to. To jest mistrzostwo. Ja to może to. Weź no to. Nie nastąpi. To jest mistrzostwo. Już. Butelka jest oczywiście z recyklingu, z dorobionym koreczkiem. No i tutaj jest jeszcze na to półeczka, z tym, że ona wyszła chyba, czy się odkleiła. Jak to jest zrobione? Na ten, ale to by trzeba było stuknąć, puknąć i po prostu... A to jest na nią miejsce. No Maciek, zrobiłeś mi dzień. Rumem napełnimy, będziemy w tym zimnym garażu. Ja wiem, co tu wleje. Ja wiem, co tu wleje. Zobaczcie, jaka para leci. Zimno jest jak nie wiem co. Ja wiem, co tu wleje, to musimy sobie, o, widzisz? Zaraz zrobię. Zaraz to naprawimy, ponieważ gwóździk po prostu wyszedł, bo widzę, że to na małe gwoździki. Zaraz to będzie nareperowane. Ale, o, sam fakt. Mistrzostwo. Także wielkie, wielkie dzięki. Już nareperowane. Ale tu jeszcze są dwie rzeczy. Och, kurde. Wiecie, z czego to jest? Jest to wycięte z butelek. A tu jest druga taka sama. Szklana. No mistrzostwo. Także jeszcze raz Maciek i Darek przy okazji. Wielkie, wielkie dzięki. Wygląda to niesamowicie. Będzie to stało. Nie powiem gdzie. Prędzej czy później. Ja jestem w trakcie budowy. Byłem tak zafascynowany, że nie zauważyłem, że w środku również są wlepki. Także jedno dla teścia. Proszę bardzo. A druga do mojej prywatnej kolekcji. Tu będzie gdzieś stało.